Cześć wszystkim, ja jestem Pixel i z racji tego, że kończy nam się rok, chciałbym zrobić coś może specjalnego, może nie. W każdym razie It's Merchic Time! Czyli to będzie taka seria, miniseria, w której będę wam dawał update na temat mojej kolekcji Sonicowej. I to jest taki, można powiedzieć, pierwszy oficjalny odcinek, gdzie po prostu wam pokażę, co zdobyłem w 2022. Mam nadzieję, że to będzie coś, co może was zaskoczy, co może będzie fajne, co może będzie niefajne. I może trochę powspominam, co akurat się działo z Sonicem w 2022, więc zaczynamy. Ogólnie jak widzicie, budżet nam się trochę zwiększył, bo można było zrobić dwie kamery. Generalnie mój oryginalny pomysł był taki, że chciałem, żeby ta kamera była osobno, żeby można było dawać, wiecie, perspektywę, ale nie udało się za bardzo tego ogarnąć, więc jest tak po prostu na razie. Może kiedyś się uda coś lepszego mieć. Więc tak, pierwszą rzeczą, jaka przyszła, że tak powiem, do mnie w tym roku, będę to starał się robić chronologicznie, albo mniej więcej jak to po prostu pamiętam, że przyszło. Jeśli natomiast się nie uda dokładnie, to przepraszam za bardzo. Jest Sega Superstars Tennis. To gra portowa na Xbox 360. Jest chyba niemiecka, jeśli dobrze pamiętam. To jest USK, czyli rating niemiecki. I tył jest godny podziwu. Nie ma tu praktycznie w ogóle nic o grze, jest tylko ten mały tutaj nadruczek, że tak to ujmę. Jest to oczywiście pełna kopia, jest tu wszystko, co tu się powinno być. I jest fajnie, jest to wersja na Xboxa 360 i nie chcę tego później, bo będzie mi się to mieszać. Kupiłem też wersję na PS2, bo jak wiecie dobrze, moja kolekcja skupia się na tym, że chcę zebrać wszystkie wersje gier Sonicowych. I mamy tutaj właśnie kopię na PS2, która już tym razem ma dobry tył. Jest to wersja europejska po prostu jakaś tam, chociaż tutaj jest napisane, że chyba szwedzka i jakaś tam szwedzka i jakaś tam. Oczywiście też pełne mamy wszystko. Słuchaj po angielsku, więc jest dobrze. No, te dwie wersje. Ogólnie Sega Superstars Tennis to bardzo dobra gra, żeby sobie zapchać kolekcję, więc jak macie, zbieracie właśnie gry Sonicowe jak ja, to jest dosyć tania rzecz do kupienia. Brakuje mi obecnie tylko portu na PS3, na Wii i na DS-a, więc to naprawdę mało, bo te gry pochodzą bardzo tanio, więc jeśli chcecie zapchać swoją kolekcję gier, żeby wydawała się większa, to jest bardzo dobry, według mnie, inwestycja. Następną rzeczą jest Sonic Spinball na Sega Mega Drive, gdzie jest to tak naprawdę pierwszy spin-off Sonica na konsolę stacjonarną. Teoretycznie jest jeszcze Game Gear, Master System i te inne sprawy, ale nie będę się w to za bardzo mieszał obecnie, więc po prostu to jest pierwszy spin-off na konsolę stacjonarną. To przy mnie tyle, jest to oczywiście wszystko pięknie, ładnie. Większość gier na Mega Drive'a moich, znaczy no większość mam 3, więc większość moich gier na Mega Drive'a nie ma właśnie tego wisidełka, tego haczyka, który miałby polegać na tym, żeby się w sklepie tak wisiało po prostu i po prostu bierze sobie do szpi i tyle, bo większość gier wtedy właśnie tak po prostu była montowana, że po prostu o, wisi sobie, więc biorę i jest fajnie. Teraz to wiadomo, ustawia się po prostu albo na półkach tak, żeby sobie wisiała, albo po prostu wisiała, albo sobie stała, albo była z tyłu, z boku. Bardzo to jest fajna według mnie gra, więc bardzo fajna gra. No, gra jest okej, aczkolwiek to jest bardzo ciekawa gra, jeśli chodzi o historię z boxartami, niekoniecznie sam gameplay, bo sam gameplay to jest po prostu taki ułomny pinball. To w sumie tyle. Trzecią grą z tego roku to jest gra, na którą bardzo dużo czekałem. Nie z samego faktu, że jest jakoś nie wiadomo jaka super, aczkolwiek jest całkiem zabawna, czyli Sega Superstars na PlayStation 2. Nie można sprzedać osobno, a mi sprzedali osobno, więc będę mógł pozwać Seksa, czy skąd to tam kupiłem. Jest to gra na PlayStation 2, która wykorzystuje kamerę iToy, czyli jak większość flaszówek tamtych lat, po prostu mamy kamerę skierowaną na nas i po prostu używamy ruchu. I jak bardzo to czasem nie chce działać, to jak działa, szczerze powiedziawszy, że ta gra nie jest całkiem zła. Mamy tu kilka minigier bazowane na różne franczyzach Segi, czyli mamy Sonica, mamy Knights, mamy, o, w sumie to mamy rozpisane Sonic, Crazy Taxi, Knights, Virtual Fighter, Samba de Amigos, Super Monkey Ball, House of the Dead, Space Channel 5, Choo Choo Rocket, Billy Hatcher, Puyo Puyo Fever,
i Virtua Race Striker. Champion Racing. Nie ma tu Racing, nie? Jest Fighter, jest... Nie ma Racing. Dziwne. No szczerze powiedziawszy jest fan. Jest tu bardzo ładny model Sonika, który mi bardzo przypomina taki trochę HD wersja modelu z Heroes. Bardzo mi się ten model podoba i w sumie ostatnio, właśnie w tym roku, ludzie wreszcie skrakowali format modeli w tej grze i po prostu wszystkie gry Sonika nagle dostały port tego modelu i on tak super wygląda. Jest też model Shadowa, tylko nie pamiętam, w której minigrze on występuje. I on po prostu jest takim HD modelem z Sonic Adventure 2 i on też jest też zarąbiście wygląda. Moją ulubioną minigrą z tego jest natomiast minigra z Knights, która jest wyjątkowo fajna nawet. Naprawdę nie wiem, jakim cudem oni to zrobili, ale jest całkiem spoko. Jest oczywiście taka, że czasem działa, czasem nie, ale całkiem spoko się w nią gra. Przechodzimy teraz na region Nintendo, czyli w sumie ostatni checkmark do zdobycia, bo mieliśmy już i Xboxa, i PlayStation, jest Wii z Mario & Sonic at the Olympic Games. Jest to pierwsza gra olimpiadowa z Mario i Sonikiem, jest to moja też pierwsza gra olimpiadowa z Mario i Sonikiem, bo wcześniej nie miałem żadnej i to jest pierwszy zakup. Oczywiście jest jeszcze wersja na DS-a i później 3000 innych tych części, które są na milion konsol i nie chcę naprawdę myśleć o tym, jak będę to wspierał, ale nie jest to jakiś mój wielki priorytet, bo też te gry są w miarę do zdobycia, poza tym i na Wii U, które wiadomo, przez to jak jest Wii U, jest troszkę trudno do zdobycia gier na to, ale to mi się udało, bo to jest na Wii, więc na Wii to wszystko było, na DS-a też to wszystko było, na 3DS-a też całkiem nie trudno to dostać. I co w sumie mam do powiedzenia o tym? To jest gra sportowa po prostu, no. Nie mam za bardzo jakby opinii tutaj. Grałem w nią trochę, jest okej. Zdecydowanie na takie zabicie czasu bardziej niż na cokolwiek takiego bardziej imponującego, ale da się pograć, no po prostu. Tak to ujmę. I wreszcie, pierwsza gra, która wyszła nie w przeciągu 20 lat, czyli Sonic Frontiers na PlayStation 4. Jest tu oczywiście też wersja na PS5 zawarta, więc teoretycznie liczę to jako dwie, aczkolwiek chciałbym kiedyś tam może po taniości zdobyć też wersję na PS5. Niczym się to nie różni, poza tym, że mam po prostu wersję PS5 na krążku, a nie muszę jej pobierać. To nie ma żadnej różnicy, ale wiecie, jak już zbieram na wszystkie platformy, no to taka, że tak powiem, taki jest wymóg, że nawet takie głupkowate wersje jak Sonic Frontiers na PS5 trzeba zbierać. Co tu dużo mogę powiedzieć, to jest najlepsza gra Sonica, jaką obecnie grałem dotychczas. Niesamowicie mi się w to grało. Kurczę, no nie mogę nic powiedzieć. Jedna moja wada tutaj, jaką chcę dodać, jest taka, że z jakiegoś powodu dalej Sonic nie ma polskiego dubbingu, podczas gdy i film, i Sonic Prime, które swoją drogą też jest całkiem spoko, dostało dubbingi, ale nie gry. Bo tak, bo tyle. Nie chcemy Sonika po polsku i koniec, kropka. Ale gra jest całkiem spoko. Nie grałem z polskimi napisami, więc nie powiem, jakie jest w ogóle jakość tłumaczenia. Aczkolwiek zakładam, że nie jest dobra, patrząc na to, jak wyszło Sonic Colors i Sonic Forces. Najpierwsza gra na Master Systema. Sonic 1. Co dużo w sumie powiedzieć. Bardzo mi się podoba boxart tej gry. Zdecydowanie uważam, że jest dużo lepszy niż Sonic 1 na Mega Drive'a. Po prostu, nie wiem, ta estetyka, że Sonic jest po... Zakładam, że w środku pętelki z palmami. Nie wiem, jakoś mi to bardziej estetycznie się podoba. Może gdyby bardziej się ogarnęli z tym PNG ringów pierścieni, żeby nie było tak spamowany i albo ewentualnie trochę go podrasować, bo to ewidentnie widać, że to jest ten sam PNG, tylko po prostu albo obrócony, albo po prostu skopiowany 1000 razy. Bardzo też lubię bok, że ma tutaj Sonika, że jest bardziej taki spersonalizowany, trochę bardziej bym powiedział, że ewidentnie widać też grę, że tak to ujmę. Bardzo mi się podoba Master Systemowa. Nie wiem jak Game Gear, bo Game Gear to jest w sumie jedyna poza Saturnem konsolą, na jaką nie mam jeszcze ani jednej gry z Sonikiem, więc jeszcze nie wiem, jak wyglądają tam boxarty tak dokładnie. Aczkolwiek tu mi się bardzo podoba. Jedne tak tył jest taki trochę mech.
jest okej. Okay. Jest taki sam jak gry Mega Drive'owe w sumie, ale no nic za bardzo tutaj nie ma ciekawego tak na dobrą sprawę. Jest co najwyżej właśnie. Jest pełny komplet. I nie podoba mi się za bardzo estetyka tego notesu. Nie rozumiem tak naprawdę, o co tu chodzi z tą estetyką notesu. Nie wiem, Sega chciała, żeby popisać im po okładkach. Coś pewnie dlatego teraz tak trudno zdobyć Soniki na Master Systemowy w dobrym stanie w okładkach, bo notes se zrobili. Czyli można po prostu popisać po tej okładce i będzie super. I teraz wszystkie te okładki są praktycznie rozdupcone kompletnie. Kompletnie zapomniałem, że tą grę kupiłem i teraz mi się dopiero przypomniało, jak zacząłem to nagrywać. Sonic Freeriders, czyli już dopełnienie mojej kompletnej kolekcji gier Riders. Znaczy nie kompletnie, bo nie mam jeszcze portów Free Zero Gravity i oryginalnych, ale przynajmniej trylogię mam całą, generalnie. Osobiście nie grałem w to jeszcze. Znaczy grałem kiedyś tam, nie pamiętam już dokładnie jakie były moje przeżycia. Pewnie złe, bo to nie jest dobra gra. W ogóle Sonic Freeriders to straszna gra po prostu do kupienia teraz. Praktycznie ceny wywindowały, opadały cały czas tak naprawdę, ale zdarzyła się okazja, więc wreszcie kupiłem. Ale na serio, jeśli widzicie, nie wiem, Sonic Freeriders za, nie wiem, 90 zł, to nie kupujcie. Ta gra nie jest tyle warta, na serio, po prostu poczekajcie na jakąś fajną okazję. Albo nawet w Ceksie to jest za 60 zł. To już jest taka trochę bardziej cena, za którą mógłbym się postawić. Aczkolwiek tutaj zdobyłem to za 40, więc jak się chce poczekać, to wydaje mi się, że warto po prostu poczekać, bo najzwyczajniej w świecie ta gra nie jest warta świeczki, żeby kupować za te 90 czy nawet te 60 zł. Oczywiście, żeby nie było, jest to pełna tutaj okazja. Co jest jeszcze też fajne, bo to jest w sumie jedyna gra Sonica, o której nie trzeba się martwić, że się nie będzie miało oryginalnego pudełka Xboxowego, bo ta gra nigdy nie dostała rewydania później, ani nie jest oczywiście wstecznie kompatybilna na Xbox One albo Kinect, więc to jest najłatwiejsza gra Sonica, żeby zdobyć ją na 360, o ironio. Znaczy pewnie przez to dlatego, że jest taka okropna i dlatego da się ją tak łatwo zdobyć, ale to już pozostawimy na osobny temat. I ostatnią, to teoretycznie coś zrozumiecie, o co mi chodzi później. I ostatnią grą Sonica, jaką... Ostatnią grą Sonica, jaką mamy tutaj i ostatnią też, bo... Mam już grudzień, więc raczej wątpię, że cokolwiek zdobędę, a to zdobyłem dosłownie tak w połowie grudnia, jakiś, nie wiem, tydzień temu. Jest Sonic 06 na 360, i to nie byle jaki Sonic 06 na 360, bo edycję specjalną, która nie wiem kiedy wyszła, nie wiem po co wyszła, ale się uparłem, że chcę tą wersję, którą bardzo rzadko można spotkać. Jest troszkę, jak widzicie, w stanie, jakim jest, ale szczerze powiedziawszy stwierdziłem, że nie jest w najgorszym stanie, raczej w lepszym już nie znajdę, jeśli już to chyba tylko w gorszym. I generalnie da się przeżyć, jak ona wygląda. O, nawet znalazłem napis, którego nie widać, bo był chyba tylko robiony jakimś ołówkiem. Czekaj, co jest napisane? Jakoś to widać. Wait, to teraz tutaj lore jakiś odkrywam. O mordo. To jest chyba z... O fuck, jaki lord to tutaj odkryłem, co się stało z tą kopią. Ten napis mówi po angielsku do Pawła od tatusia i mamusi. Wesołych świąt. Nie wiem, czemu to napisali na grze, skoro to jest edycja specjalna. Generalnie tego nie widać, jak się spojrzy, dlatego mnie to zdziwiło, jak teraz tak obracałem pod tym światłem. Bro. Mam nadzieję, że Pawłowi się podobało prezent. Przynajmniej dostał edycję specjalną, to mogę mu przyznać, ale... Bra. To nie było skryptowane, na serio, to jest kompletnie filmik bez skryptu, ale o kurde. Dobra, ale pomijmy to. Mamy tu samą grę. Sama gra już raczej nie ma napisu na sobie, chociaż zobaczę. Nie, raczej tu nie mamy... dalej lore jakiś z życia Pawła. Ale dobra, gra sama w sobie jest już okej. Jedyny mankament jest taki,
Może kupiłem to z instrukcją trochę zrąbaną, ale instrukcja to najmniejszy jakby kament tego. Gra tak naprawdę, to jest normalna instrukcja do 06, więc jakbym chciał, to mógłbym kiedyś po prostu kupić instrukcję osobno, albo po prostu, nie wiem, bo ktoś mi by ją oddał i nie miałbym pełny komplet bez żadnych jakichś właśnie rozdarć. Ale jest instrukcja generalnie, to jest tak naprawdę tylko ta strona jedna, tak się trochę, bo chyba Paweł został trochę za bardzo się pośpieszył i generalnie nie wiem dlaczego panowie, którzy byli w Co. UK, stwierdzili, że to będzie bardzo mądry pomysł, żeby naklejkę przykleić na instrukcję, ale już głupsze rzeczy widziałem, więc mnie to nie dziwi. To jest edycja specjalna, w sumie jedyne co ma w sobie takiego też specjalnego poza tą obwolutką odblaskową, to są dwie pocztówki, jedna z w sumie z main artem gry z tyłu. To jest dosłownie ten sam art, tylko tył z jakiegoś powodu jest niebieski, a nie pomarańczowy. Nie pytajcie się mnie czemu. I z oryginalną grafiką, tylko w sumie do tej pocztówki. Możliwe, że jakieś materiały promocyjne też ją miały, ale najzabawniejsze jest to, że jeśli dobrze pamiętam, mamy render Sonika, no też z tego, bo w sumie to jest jedyny pełny render, jaki widzimy. Mamy chyba render Silvera. Ale nikt nie może znaleźć renderu Shadowa. Render Shadowa pełny to jest Lost Media, jeśli dobrze rozumiem. Chyba, że coś się zrobiło, bo trochę o odkryciach w 06 trochę na tym przespałem przez ostatnie parę miesięcy, więc może już znaleźli, ale jeśli dobrze pamiętam, jeśli nic się nie zmieniło, to było Lost Media kompletne, pełnego renderu Shadowa. Ale to taka mała ciekawostka i jest to technicznie ostatnia gra, jaką zdobyłem w tym roku. Ale nie odchodząc za bardzo od tematu gier, bo teoretycznie jest to dalej gra. Mamy tutaj grę McDonaldową z premiery... Wydaje mi się, że jest to z okazji premiery Sonic Adventure 2. Nie wydaje mi się, że jest to przez premierę Sonic X. Bo Sonic X było kompletnie inne. Albo Sonic Heroes. Bo były... Nie, Sonic Heroes to były te sportowe, to raczej z premiery Sonic Adventure 2, wydaje mi się. Albo jakieś kompletnie bez jakby relacji, albo z innego regionu, coś w tym stylu, no. Nie mogę dokładnie potwierdzić tego, bo szczerze powiedziawszy nie interesowałem się za bardzo, ale wydaje mi się, że raczej z premiery Sonic Adventure 2. Nie jest to dokładnie działająca wersja, bo trochę było korozji na kontaktach i nie chciało mi się za bardzo wymieniać baterii. Więc nie pokażę wam, jak to działa, ale wygląda trochę jak komunikator. Jeśli dobrze pamiętam, to po prostu cały myk polegał na tym, że Shadow jest w Radical Highway i po prostu trzeba przeskakiwać nad przeciwnikami, jacy się zbliżają albo ich rozwalać, coś w tym stylu. Nie do końca pamiętam, jak to wyszło, ale jest taki. Gra generalnie działa, tylko wymaga baterii, bo też kontakty do baterii są wyczyszczone. Takie ło. Jeszcze nie wiedziałem, gdzie to w sumie za bardzo dać, więc oto mamy figurkę Eggmana, która jest z Loot Crate'a, bodajże. Tak, z Loot Crate'a. Bardzo mi się... O tym zaraz wspomnę. Bardzo mi się ta podoba figurka designowo, bo jest to po prostu Eggman z nie wiadomo jak cholernie wielkimi wąsami. Jest bardzo ładna, bardzo ładnie jest wykonana. Bardzo ładnie wygląda, jak stoi sobie. Mankamentem jest tylko taki, że ona nie chce stać. Więc mamy tutaj sobie taką platformę z Green Hill, obviously. I mamy tutaj taki pręt sobie, który trzeba wsadzić samemu. I mamy tutaj dziurkę w Eggmobilu. I ten pręt mamy wsadzić w dziurkę w Eggmobilu. Problem polega na tym, że ta dziurka w Eggmobilu to jest może na 2 mm głęboka. I jak się wsadzi dobrze, to jest dobrze. Problem polega na tym, że praktycznie każdy jakiś najmniejszy ruch może tą figurkę randomowo strącić. To nawet nie może być ten sam ruch, może po prostu, nie wiem, popchnąć albo właśnie jak sobie tak i się rozłącza. Więc bardzo lubię, jak wygląda ta figurka, bardzo nie lubię, jak ona jest skonstruowana. No wydaje mi się, że spokojnie można to było troszkę głębsze zrobić, żeby ten pręt mógł tam autentycznie wejść odpowiednio głęboko, żeby po prostu się to nie wywaliło. Przejdźmy do rzeczy, która
Nie sądziłem, że kiedykolwiek się z Sonikiem zdarzy w Polsce. Czyli do... komiksów. Tutaj akurat przedstawię wszystkie, żeby nie było. Nie przedstawię numeru pierwszego, bo teoretycznie wyszedł on w 2021, a nie w 2022, więc mamy tutaj całą resztę. Byłby oczywiście komplet, gdyby nie fakt, że wydawnictwo Amber sobie stwierdziło, że ostatni numer będzie dopiero w lutym bodajże. Więc trochę słabo, ale oto mamy 5 numerów Sonika. Mamy punkt zwrotny 2, oczywiście pierwszy numer to był punkt zwrotny 1. Każdy z tych tomów po prostu ma dwa tomy, jakie wyszły IDW, czyli oczywiście punkt zwrotny 1 ma numer pierwszy, drugi, ten trzeci, czwarty i tak dalej, i tak dalej. Całkiem spoko to jest deal, tłumaczenie nie jest najgorsze, poza tym, że w tych komiksach występuje postać Whisper i oczywiście Whisper to znaczy szeptać. Tu mamy los doktora Eggmana 1 i los doktora Eggmana 2. I właśnie los doktora Eggmana 2 przedstawia nam postać, jaką jest Whisper. I przez to, że imię Whisper zostało użyte w żarcie, tłumacz... Nie obwiniam go tutaj, bo teoretycznie postąpił dobrze, żeby ten żart miał sens, bo nie sądzę, że dałoby się to jakoś porządnie przetłumaczyć na polski. Po prostu zmienił imię jej na szept. Więc Whisper po polsku to jest szept po prostu. Jest to autentycznie jej imię, a nie, że to jest takie jedna rzecz, która została wykorzystana raz i później już nie było nic więcej. Bo też właśnie w Bitwa o Anielską Wyspę 1 ona jest znowu z nami i jest referowana jako szept. Więc tak, taki mały mankament, ale poza tym generalnie tłumaczenie jest całkiem spoko. Jedyny mam minus taki wielki do wydawnictwa samego. To będzie to trochę się w taki rant przerodzi. A teraz przechodzimy do następnego przedmiotu, bo przerodziło się to w autentyczny rant. W 2022 oczywiście największą rzeczą, jaka spotkała Sonika poza Sonic Frontiers, było wydanie Sonic Movie 2. Sonic Movie 2, Sonic Szybki jak Błyskawica 2, Sonic 2 Szybki jak Błyskawica, jak to nasze kochane tylko hity to nazwało. I z racji tego jest kilka przedmiotów, które zdobyłem dzięki temu filmowi. Pierwszym przedmiotem przed wydaniem tego, i akurat bardzo tematycznie, bo przed chwilą skończyliśmy gadać o komiksach, jest Sonic the Hedgehog 2 prequel, który jest oficjalnym prequelem do wydarzeń z filmu i spokojnie, nie martwcie się o to, że jest to w folii, nie jestem jednym z tych porąbańców, co broń Boże to otwierać, żeby nie stracić miliona tysięcy wartości za 40 lat, jak to będzie już antyk. Nie, ja to po prostu otworzyłem sobie i przeczytałem jak normalny człowiek, ale z racji tego, że nie chcę, żeby się to pogniotło najzwyczajniej w świecie i żeby to ładnie sobie stało, po prostu dałem to tutaj, bo jest taka fajna tekturka, która pozwala to trzymać prosto. No i no mówię, jest to po prostu wydany przez IDW. Dobrze mówię? Tak, IDW komiks, który łączy trochę wydarzenia z jedynką i dwójką. Nie za bardzo, nie jest wymagane po prostu przeczytanie tego, żebyście wiedzieli, o co chodzi w dwójce, co zakładam, że już i tak wszyscy zrobili, ale wyjaśnia pewne rzeczy, które nie zostały jakby poruszone w dwójce z jakiegoś powodu, nie wiem czemu, bo niektóre z tych rzeczy byłoby fajnie zobaczyć na dużym ekranie, ale bez tego da się przeżyć. Z tym niektóre rzeczy mają, według mnie przynajmniej, lepszy ciąg fabularny. I swoją drogą taka ciekawostka, jest złoczyńca, który miał się pojawić w pierwszym filmie, który się nazywa Rava the Destroyer, więc taki fajny fun fact. Jest tu właśnie złoczyńca, taki cut content z jedynki. Nie sądzę, że się pojawi więcej, ale mówię, taki fajny fun fact, że jednak koniec końców w uniwersum filmowym się pojawi. Oczywiście jak z Sonikiem 1 nie mogłem się oprzeć też kupienia dodatkowych rzeczy w kinie samym. Bardzo przepłaciłem przez to, bo wszystko w kinie tak naprawdę poszło w górę, aczkolwiek sądzę, że i tak mi się opłacało przez to, jak to wygląda. Więc mamy tutaj kubeczki z Sonic the Hedgehog 2 z figurkami też dodatkowo. W przeciwieństwie do
pierwszego filmu, nie było tutaj planów na trzecią, co bardzo wydaje mi się, że to jest niewykorzystany potencjał, bo kurczę, mieć całą trójkę Teamu Sonica w formie figurek, to było takie wow. Jeszcze dodatkowo bardzo mam ból dupy o to, że z racji pierwszego filmu nie dali figurki i Sonica, i Eggmana. Ale przynajmniej mamy figurkę ze starym designem, więc to jest coś, co mogę wybaczyć. Ale tutaj mamy już i Sonica, i Tailsa, bo oczywiście jest to debiut Tailsa w filmie. O, i mamy tutaj figurkę Sonica, która już jak widzimy jest z designem nowym, nie starym. Co może by było troszkę śmieszne, bo jest to akurat bazowane na pierwszej figurce, którą prawdopodobnie zobaczycie w edycji, bo ją wkleję. Bardzo wygląda pierwszą tą nieużytą figurkę, jaką oryginalnie miał mieć Sonic, ale zakładam, że przez to, że jakie nogi miał oryginalny design, nie użyli tego przez to, że pewnie by się bardzo łamał łatwo. Ale tutaj nie jest problemem, bo tu już Sonic ma dosyć grubsze nogi i dosyć bardziej są w jednym rozmiarze cały czas, a nie, że krótsze są w jednym miejscu, jak realistycznie. Aż to tak. Jedyny mankament mam z tym, że nie pomalowali butów. I tak naprawdę czemu? Są detale, jakieś renice jego zielone. Jest tak naprawdę wszystko pięknie ładnie pomalowane, no poza uszami. A ominęli buty. No tak naprawdę, no pasek biały, białe skarpety. I to tyle by wystarczyło. Nie trzeba było coś niesamowitego robić. Wystarczyło pomalować to. No, mieliście już białą farbę na rękawiczki, no come on, man. Taki sam problem ma też Tails, tylko u Tailsa jest to nawet bardziej... Jest to jeszcze gorsze, bo jemu nawet nie pomalowali ogonów, więc jest taki żółty cały czas Tails, więc to mnie bardzo się nie podoba. O, może tak to zostawmy. Trochę bardziej głupiutko wygląda tutaj Tails, prawdopodobnie dlatego, że duża część Tailsa, tego movie designu, to jest tak naprawdę jak puchaty jest, więc trochę to nie wychodzi z figurką, która jest typowo płaska, ale daje, to jest całkiem spoko figurka, która jest oczywiście też ma mankament z tymi butami. Tu już bym chociaż zaakceptował, jakby pomalowali tylko chociaż skarpety, bo Tails ma tu sznurówki, a nie zapinany taki pasek jak ma Sonic. Tu już bym wybaczył, aczkolwiek no wyszło jak wyszło, wyszło jak zawsze. Jeszcze jedna rzecz jest taka, że to jest tak naprawdę ten sam kubek, czyli w przeciwieństwie do jedynki nie zrobili dwóch designów kubków. Aczkolwiek nie jest to takie złe, całkiem akceptowalne to jest dla mnie, bo przynajmniej są obie postacie, więc jak już sobie postawiłem na półkę, to po prostu obróciłem Tailsa tak, jest Tails na Tailsie i Sonic na Soniku. Więc jak widzicie, tutaj mamy dwa pudełka na popcorn, które są takie same, po prostu odwracam jedno i nagle jest Tails, jest praktycznie ten sam myk, co z napojami, więc jest całkiem spoko. Niestety, no mówię, trzymam je w złożonej pozycji, bo na zewnątrz świecie nie ma miejsca, więc czekają na swój ładny powrót do wystawki. Ale jako iż wreszcie zainwestowali trochę w marketing w Polsce, albo generalnie na świecie, Sonic 2 miał też zabawki McDonaldowe, czy tam nawet promocje, nazwijmy to. Więc mamy tutaj pudełko McDonaldowe, tak wiem, mam problem. Generalnie z tym nie ma nadzwyczajnego, po prostu to sobie zostawiłem, bo wydaje mi się, że to spoko rzecz. Jedna taka ciekawostka, ale to chyba nie jest ten, ale zabawki McDonaldowe mają niektóre jakiś wczesny render na Kelsa i wygląda śmiesznie dosyć. Więc no, poza tym to nie jest nic nadzwyczajnego, po prostu o pudełko, które ma motyw Sonica, jest w sumie oryginalne, bo ma też polskie logo, a nie angielskie, ani nic. I wraz z tym dostaliśmy niestety te gorsze zabawki McDonaldowe, jakim jest po prostu jakiś, nie wiem jak to nazwać, labirynt. Nie wiem autentycznie jak to nazwać. Trzymam to w pudełku, pudełko ładnie wygląda, bo tak Team Sonic wreszcie. Chociaż nie mam ich w formie pudełkowej, to przynajmniej są w formie takiej. Jest tu coś takiego. Jest tylko jeden, teoretycznie mógłbym zbierać wszystkie. Ale po co? Jak to jest dosłownie to samo cały czas. Mi tylko tak naprawdę zależało, że o, Team Sonic
prostu zdobyć w formie takiej. Fajną dywankę, gdzie są szmaragdy na osu. Nie wiem, jak to opisywać, ale jest cool. Jeszcze są tutaj... Aha, tutaj są żetony z Sonikiem, Tailsem i Knucklesem. I jest całkiem okej. Oczywiście w Hameryce dostali super figurki Super Sonica. Ups, spoiler. Jest Super Sonic w Sonic 2. Dostali super figurkę Super Sonica. Generalnie figurki same, a tutaj nie. Dostajecie jakiś żałosny labirynt. Nie, po prostu sobie tutaj musiałem istnieć. No i oczywiście nie mogłem sobie odmówić najlepszej rzeczy, czyli plakatu filmowego, jaki Sonic oczywiście otrzymał. Jest on ogromny. Jest on ogromny i nie mieści się w kadrze, ale jest. Tylko hity było takie miłe, że mi wysłało, bo poprosiłem o to i sobie wisi u mnie. Bardzo ładny jest. Znaczy, plakat sam w sobie jest taki se, bo wygląda jak każdy lepszy plakat, ten średni z MCU, ale ma tam jakąś estetykę fajną. I teraz nadszedł czas przechodzenia przez potężne rzeczy. Znaczy w sumie, jakby się uprzeć, to plakat to też był potężna rzecz, bo jest prawie tak sam wielki jak ja, ale teraz ważący, jeśli dobrze pamiętam, chyba z jakieś 10 kilo, czy tam może 6, nie pamiętam, coś w tym stylu. Sonic! O Jezu, nawet się w kadrze nie mieści. Sonic Encyclopedia. Jest to encyklopedia! O kurde, ciężka ta cholera. Jest to encyklopedia wydana chyba w zeszłym roku. Chyba w zeszłym roku to było wydane. Jest to edycja specjalna, którą jakimś cudem potajności można było zdobyć na Alixie. I mogę potwierdzić, że jest to autentyk, a nie jakaś podróba. Bardzo ładny pakunek jest tutaj generalnie. Jest to też edycja specjalna właśnie samej encyklopedii, gdzie jest screenshoty z wielu gier Sonica, chociażby, nie wiem, Generations na 3DS-a, Sonic 1, Sonic 4, Sonic Dash nawet, Shadow the Hedgehog, U6, Mania, to jest chyba Racing Transformed bodajże. Więc jest tego sporo tutaj. Jest to oczywiście encyklopedia całej, znaczy prawie całej, bo to do wydania Sonic Forces oczywiście. Znaczy w sumie Team Sonic Racing, a nie Sonic Forces. I to w sumie tyle. Jest wiele braków w tej encyklopedii. Kiedyś chcę zrobić wideo pokazujące tak naprawdę, ile błędów jest w niej, bo jest kilka błędów albo kilka rzeczy pominiętych. Na przykład w ogóle nie ma strony o Sonic Freeriders. Ja czy wiem, że Sonic Freeriders to takie hashtag nikogo, ale no wiecie, jak robimy całe kompendium wiedzy o grach, to no wspominamy o wszystkich. No. To odłożę w sumie na kolano sobie, bo jest ciężko. I ostatnia rzecz z tą, że edycją specjalną jest taki fajny, o kurde, to się też za dwie mieści, jest taki fajny harcik narysowany przez Yuji Uekawę z Sonikiem i Eggmanem. Jest bardzo ładny, chciałbym to bardzo jakoś zdisplayować, ale nie mam na to za bardzo miejsca. I super to wygląda, po prostu super dla samego tego arta jest warta ta wersja kolekcjonerska. Tym bardziej, że jak się za nią płaci 50 zł, a nie 300, ja nie zapłaciłbym za coś takiego 300 zł, to mogę wam od razu powiedzieć, więc była okazja 50 zł na coś takiego, co jest według mnie bardzo fajną rzeczą, która też ma małe smaczki, które mogą potwierdzić niektóre rzeczy, jakie ludzie mieli teorie albo coś. Nie jest to lorebook, nie jest to książka z lore całej serii. Jest to po prostu opis wszystkich gier, większości gier, nie wszystkich. Ma też małe smaczki, jak na przykład potwierdzenie, że SWAT-boty w Sonic Chronicles były bazowane na SAT-AM. To nie są po prostu jakieś tam wymyślone przez BioWare, tylko autentycznie to są właśnie z SAT-AM. I ostatnią rzeczą, którą mogliście już widzieć na moim kanale, w poprzednim filmie, odcinku, jest to monstrum, jakim jest kolekcjonerka Sonic Mani, którą jakimś cudem udało mi się zdobyć wreszcie po 5 latach. Mania wyszła w 2017. Jak to dawno było. I wreszcie mam kolekcjonerkę. Jej! Zdejmę to pudełko, żeby po prostu, chociaż w sumie mogę wam pokazać tak też. Bo jest to troszkę za duże, ale jeśli jakoś tu pokombinuję, o, i się zmieściła w kadrze. Więc teraz otwieramy. Pa, 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 pa. Nie ma tu samej gry i nie ma tej
folii, z, nie wiem jak to nazwać, plastiku przedniego, ale to niczemu nie przeszkadza oczywiście. Więc po kolei może zrobimy oczywiście od głównego, zacznijmy może od wydania głównego, jakim jest, w sumie to mogę już schować, bo to już będziecie po prostu widzieli osobno. To... Jest to oczywiście figurka Mega Drive'owa z Soniciem klasycznym, z tego z Mani, robiący pozę z Mani. Jest to, jeśli dobrze rozumiem, replika Genesisa 1:1. Jest takich samych rozmiarów jak w prawdziwej Genesis, mniej więcej, bo tam się różni troszkę, ale za bardzo. Jest to podstawka oczywiście niedziałająca, nie odpalicie na tym jakieś gry z Genesisa, bo po pierwsze nie ma tam Genesisa w środku, po drugie nie ma nawet slotu na kartridże, więc powodzenia życzę. Chociaż pewnie jak ktoś jest uparty, to jakoś tam Genesisa wsadzi. Nie zdziwiłbym się, jakby już był jakiś taki mod, który... A, wsadziłem tam Genesisa, przylutowałem jakiś kartridż ze wszystkimi grami i mogę sobie grać na Genesisie z Sonikiem. Przyciski on-off działają tutaj. Tego, co dobrze rozumiem, głośność nie działa. Tak samo jak te porty tutaj wszystkie, co są fejkowe. Jeśli wsadzicie baterię tutaj, to będzie jingle Sega i... To w sumie tyle. Oczywiście największym atutem jest to, że po prostu cholernie dobrze to wygląda. Najzwyczajniej w świecie. Jako iż jest to wersja na Xboxa, to jest tu też w zasadzie, nazwijmy to instrukcją obsługi, ale to jest instrukcja obsługi do tego kolegi, nie do gry. Gdzieś miał być jeszcze kod, nie ma kodu, ale i tak, jak dobrze pamiętacie, bo wspomniałem to już, to na tym filmie zbieram wszystkie wersje gier Sonika, więc tak czy siak Sonic Mania muszę kupić na Xboxa. Następną rzeczą jest Sonic Mania na Sega Genesis. Tak, to nie jest fake, można to stuprocentowo grać na Genesisie, nic to nie zrobi... O! Nie, a tak serio, jest to oczywiście fake, żeby po prostu ładnie wyglądał, bo oczywiście Sonic Mania powstała na stylu gier Genesisowych, więc skoro mamy tutaj Genesisa, to wypadałoby też mieć kartridż do niego, który oczywiście nigdzie nie... Wydaje mi się, że chyba nie przemyśleli tego za bardzo, że jakby mamy Genesisa, mamy kartridż do Genesisa, nie mamy gdzie tego kartridża wepnąć, więc jakby... Do... Wydaje mi się, że chyba nie przemyśleli tego za bardzo, po prostu pomyśleli, a będzie fajnie. Super by było na przykład, jakby dodali autentyczne pudełko jak na Genesis. Bo wtedy jeszcze Mania oczywiście nie była grą pudełkową, ale grą tylko cyfrową, więc wydaje mi się, że to byłoby super, gdyby na przykład dali do kolekcjonerki takie autentyczne pudełko Genesisowe właśnie, żeby można było włożyć tam to. I można by wtedy byłoby mieć taką pseudo manię pudełkową. No i wraz z tym jest oczywiście pierścionek, który możecie dać swojej lubej i lubemu. I... Trzeba dorosnąć do tego oczywiście, bo jest ciutkę za duży, przyznam na mnie, ale wystarczy znaleźć kogoś z dużymi palcami. To wiecie, jak wiecie co mówią o ludziach z dużymi palcami. Są bardzo dobrzy na ringi dla Sonika. I autentycznie już ostatnią rzeczą, niestety albo stety w tym filmie, jest metalowa karta. Jeśli dobrze rozumiem, chyba ta karta miała mieć kod na sobie, ale z jakiegoś powodu nie ma. Nie wiem o co tu chodzi, ale tak, taka fajna metalowa karta z Sonikiem, logiem Sonic Mani i Tailsem i Knucklesem. Jest z Tailsem i Knucklesem i jest tutaj taki mały easter egg, bo jest napisane Fun is Infinite, które jest oczywiście nawiązaniem do Sonica CD i prawdopodobnie do Sonic Forces, bo wtedy oczywiście też wychodziło, więc możliwe, że to było też tak przy okazji nawiązanie, że o, może są połączone, że Infinite i tak dalej. I to by było na tyle z tego roku. Tak, wydaje mi się, że zebrałem całkiem sporą część gier zebrałem, to na pewno, troszkę właśnie merchu z dwójki, Sonica 2. No i oczywiście te dwie kolekcjonerskie bardzo rzeczy, które strasznie mi się podoba, że je mam wreszcie. I to by było na tyle, więc chciałbym wam podziękować za oglądanie tego filmu, oczywiście zasubskrybujcie, zalajkujcie i mam nadzieję, że spotkamy się w następnym roku w jakichś lepszych materiałach albo dalej w It's Merchik Time. Pa, pa.
Thank you.